Ale moi drodzy, no tą informację muszę wam powiedzieć. 5 lat temu miałem girl, dziewczynę. 5 lat temu miałem dziewczynę. Zaraz ją poznacie, co prawda te 5 lat temu byłem z nią jakieś 10 minut. Potem zerwaliśmy. Zobaczymy, czy mnie jeszcze pamięta. Dzisiaj sobie z nią porozmawiamy. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę do góry. Subskrybujcie kanał na dole. Jak wiecie, na 1 000 000 subów będzie nowa nuta. Także warto, warto subskrybować. Co mogę wam więcej powiedzieć, przyjaciele? Idę się spotkać z moją dziewczyną. O, moi drodzy, albo akcja, już jest, mamy 100 tysięcy na Instagramie. Zapraszam serdecznie, jeżeli wbijecie 107 tysięcy nagle, tak po prostu po tym filmie, wrzucę fotę. Zmuszę się, bo ostatnio mam demotywację, jeżeli chodzi, jestem ciągle w domu, nie robię fot. Zrobię dla was foteczkę, jakąś fajną taką. Tutaj macie, prawda, 3 ostatnich obserwujących. Chcecie się pojawić na ekranie, obserwujcie. 2K obserwujących nowych? Jakąś fotkę wrzucę, dlatego obserwujcie mnie na Insta. A tam w ogóle są informacje o treści właśnie nowej nuty, kiedy będzie, coś tam. I szybciej się na wszystkiego dowiecie. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, po mojej, po waszej prawej stronie jest moja dawna dziewczyna. Ja wiem, że możecie nie wytrzymać w tym filmie, bo gada głupoty takie, że to jest nieludzkie. Ale porozmawiamy sobie z nią dzisiaj. Będzie fajnie, mam nadzieję. Napiszemy do niej, bo już tam wcześniej coś tam pisałem, nieważne co. Piszę nowa do niej. Przywitajmy się, tak? Jak już witaj, to jeszcze raz napiszemy. To jest moja dziewczyna, nazywa się... Nie pamiętam jak. Porozmawiajmy z nią. Porozmawiajmy z nią. Cześć! Hej. No właśnie, dlatego tak rozpoczynamy ten odcinek, moi drodzy. Na cześć odpowiedziała mi ej. Też, nie, chodźcie. Albo jeszcze. O nie, 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 jeszcze. Pamiętasz mnie jeszcze? Please. Please. Powiedz, że tak. Kogo? Jak to kogo? Twojego dawnego chłopaka. Bo nie mam. No już nie masz od 5 lat, ale wiesz, wtedy to było coś przez te 10 minut. Nie, ja się nie dogadamy się. Co to z emu? Nie wiem. Okej, widzowie, jak widzicie, moja dziewczyna jest troszkę niedorozwinięta. Mianowicie nie wiem, czy podstawówkę w ogóle ukończyła, ale nie wiem, nie wiem. Co ja mam na niej napisać? Szkoda, że po prostu nie ma. Dobra. Bez stresu, porozmawiajmy dalej. Nie wiem, napisała, okej. Rozumiem, że masz... A, dobra, 0 IQ, tak standardowo. 18. A, 18 IQ, A ile masz lat? Nie mogę powiedzieć. Mów natychmiast. Nie. Nie ma rozmowy. Zaczekaj. Zaczekam, jak powiesz, ile masz lat. Ja wiem, że kobiety się nie powinno pytać o wiek, ale nie interesuje mnie to. Spoko, ja mam 15. Ojej. Co taka młoda twarz, jakbyś miała z 35. Dzięki. Nie. Czemu ona smuta? W ogóle ja nie wiem, te miny jej. Kocham cię. To zmienia postać rzeczy. No, ja na razie nic do ciebie. Albo nie, ja już do ciebie nic nie czuję. To było kiedyś. Aha, nadal jesteś na mnie obrażona. Nie, obrażony. Czemu obrażony? Bo to jest zbugowane w ogóle ta A moja kobieta. Mnie. Jakaś mnie? Musisz mnie przekonać do siebie. No właśnie, to pytanie do ciebie. Dramat, moi drodzy, ta dziewczyna nie ogarnia życia. Jesteś dziewczyn czy chłopakiem? Dramat. To nie możemy za siebie wyjąć. Ja nie powiedziałem, że jestem dziewczyną. Co jest grane? Aha, a równo masz pod sufitem? To co nie powinien wiedzieć. O, kiedy się urodziłaś? Takie proste pytania zadajmy na razie, bo widzę, że... 18 lat temu. Aha, czyli masz 15 lat, ale 18 lat temu się urodziłaś. Ciekawa historia. Aha, a masz 18 lat.
15 lat. No nie mam, 23. Jezus, to już jest w ogóle powalone. Najpierw mówisz, że mam 15, potem, że się urodziła 18 lat temu, a teraz mówisz, że 23, czyli... Głupia. Głupia z ciebie kobieta. A zaprosisz mnie na randkę? Nie. To za ciebie nie wyjdę. Nie liczę na to. Dobra, tu będzie kłótnia wizowa, teraz się kłócimy z nią, nie ma co. Jaki jest wynik meczu Chorwacja kontra Dania? 1:1. Nudna. Mocniej. Co? Nudna jesteś. To źle brzmi w ogóle, kobieto. Co ty w ogóle mówisz? Chyba ty. Mhm. Nie, nie. Nie, nie. Tak, tak. Czemu? Czemu? Nie, nie. Zróbmy z jej mózgu pustkę. Paprotkę taką. Ale o co ci chodzi? Bo udawajmy teraz, my, teraz moi drodzy, my jesteśmy głupkami, takimi głupolami totalnie, i piszemy: lubisz marchewkę? Raczej nie. To dobrze, bo zjadłem ziemniaka. No właśnie nie. Jezus, dobra, ona jest głupia, no nie da się z nią rozmawiać. Okej, proste pytanie. Gdzie mieszkasz? Jezus. Nie mogę powiedzieć. Dlaczego ty o niczym nie możesz mówić? Co, nie rozumiem? Ja pierdzielę, ale bym ją wykręcił, no zaraz nie wytrzymam. Evi bot. O co chodzi z tym wspólnym loskiem? Ty jesteś chora? Nawalona. No i co mnie to obchodzi? Pana, co z tym wspólnym łóżkiem? Mówi się, że ty masz dobre. Ile piłaś ostatnio soczków wyskokowych? Nie wiem, a co? No, widocznie nie pamiętasz. Jesteś człowiek z Polski, z Podlasia. Nic nie pisałem. Jestem... No dobra, skoro tak uważasz. Z Ameryki Wschodniej. Dobra, no mów coś do mnie, ale ty długo analizujesz w ogóle słowa. Masakra. Aha, ja z Polski. Puść mi oczko. Ona potrafi oczko puścić. Kiedyś to było. W ogóle nie wiem, czy ja wam powiedziałem, ale 5 lat temu nagrywałem właśnie odcinek z tą... z Evi Botem. Wyjdziesz za mnie. Jak puścisz oczko. Teraz oczko, please, zrób to dla nas. Masz 26 lat. Masz 26 lat. Nie, mam... 18 lat i 10 miesięcy. Odpowiedz mi, proszę, kobieto piękna. Daję ci szansę. Nie mam. Dam ci szansę. Super, pocałowała go namiętnie. Mhm. To jest to w ogóle, że ten bot jest tak zrąbany, że on w ogóle nie odpowiada mi na żadne pytanie. Mnie to tak denerwuje. Odpowiesz mi chociaż na jedno pytanie? Cieszy mnie to. Proszę, mogę... Dobra, zadajmy pytanie. Jakie pytanko jej zadać? Chcesz mieć ze MN dzieci? Chcesz mieć ze mną dzieci? Nigdy w życiu. Aż tak mnie nie powaliło. Co odpowiesz? Nie, bo ty to mówiła. Jezus Boże, nie da się, naprawdę, z nią się nie da rozmawiać. To jest najgorsze, że się z nią po prostu nie da rozmawiać. O czym chcesz ze mną porozmawiać? Proszę, daj jakiś temat, please. Jesteś dziewczyn. Ja pierdzielę. Dobra, kopiuję tą wiadomość i ja to wysyłam bez przerwy.
I zobaczymy, czy w końcu odpowie normalnie, logicznie. Nie mogę tego skopiować, oszej. Okej. Dobra. O czym chcesz ze mną porozmawiać? Okej, lecimy z tym koksem. Powiedz mi coś ciekawego, proszę. Mama mnie bije. Przykro mi. Co to w ogóle jest takie z dupy? Nie mogę. Mi też, ale to nie moja i twoja wina. Gdzie te... kupse... słownik... ortograficzny. Proszę was. Essie to Essie cup. Se to se kup. A po angielsku? Hello girl. No, I'm a boy. No. Dobra, nie, no po polsku. Polska, halo. Po polsku. Kurde, jeszcze. Po polsku. Widzicie wszystko. Ze mną porozmawiaj. Biało-czerwoni. NCHC, Z-Tob, Gada. Jezus, dobra, zacznijmy rozmowę od początku. Hi. Ale po polsku. Co tam? Bo ja już jej wodę z mózgu zrobiłem. Nie ksiekajoku. Co to jest za głos? Nic ciekawego. Czemu? Czekaj, ten głos proszę. Boksy nocy. Jakby taka Rosjanka mówiła po polsku. To może zagramy Minecraft. O, ja mam pytanie do niej, dobra. Może zagram... nie było. Nie, bo mi się jechałam pół na sepsu i o kurczę kubuję sobie lapy. Ej, ale odpowiedziała mi na pytanie normalnie. Znasz Waliona? Proszę, powiedz tak. No? A co robi? Powiedz mi, a co robi? Nie wiem. Ach, ja nie mogę. Kogo oglądasz z youtuberów? Powiedz mi, niech ona mi odpowie w końcu normalnie na jakieś pytania. Szczepanika, true beauty, Susanna Brozdzia. O nie, Szczepanika, true... Ale nie kojarzę nawet. A jakiego youtubera lubisz? Kurde, same youtuberki podała, no. Nie znam nawet. Może odpowie jakoś inaczej, powiedz inaczej. Enziego. Okej. Powiem... no, ona... Dobra, Jessen. Jesteś... czemu masz ruski akcent... angielski... angielski akcent? Nie da. Po prostu to nie da się... To nie tylko nazwa. Oj, powiedziała teraz normalnie po polsku. Dobra. Kończę z tobą gadać, bo jesteś przygłupia. Elo. Co odpowiem na sam koniec, widzowie? Uwaga! I co ci wyszło? Jestem w ciszy. No dobra, nie, mam dosyć. Przyjaciele, zostawcie łapeczkę do góry, zasubskrybujcie kanał tam na dole. Ja wam dziękuję za wszystko. Wpadajcie na tego Instagrama i tyle. Na razie.